przykład był pan Andrzej Kędzior, to nie wiem, czy na 10 zapytanych jeden czy dwóch odpowiedziałby trafnie, kim ten człowiek był i co uczynił dla naszej wspólnoty, czym się interesował, jak przebiegało jego życie. I pewnie o wielu innych wielkich Mielczan czy mieszkańców naszego powiatu mieleckiego, miasta Mielca, pewnie pytając o ich życie, odpowiedzi byłyby podobne. Stąd jestem przekonany, że te inicjatywy, które podejmujemy wspólnie, których celem jest upamiętnienie osób niezwykle ważnych, wartościowych, tych, którzy swoim życiem dali przykład i wzór dla nas, tych spadkobierców wiekopomnych działań i czynów. Ruch Ludowy. Proszę Państwa, większość z nas, bo przecież w okresie i przed II Rzeczypospolitą na wsi mieszkało 70% mieszkańców Polski. A więc większość z nas siedzących tutaj, mieszkających nawet w mieście, ma te korzenie ludowe. Często o tym zapominamy. Moi drodzy, Ruch Ludowy to było coś, co dzisiaj możemy porównać, a nawet pewnie czymś większym, jak Solidarność 80-81 roku. A więc ruch, który wyrósł z poczucia krzywdy. 80 rok czy 81 to krzywda robotników, a rok 1893 i kolejne lata, gdzie ten ruch się kształtował, to była właśnie krzywda chłopa, włościanina nazywanego w ówczesnym czasie. Tej grupy społecznej, której odmówiono udziału w życiu społecznym i miejsca należnego miejsca w hierarchii społecznej, bez reprezentacji politycznej, gdzie mogliby swoje interesy realizować. A więc to jest główne źródło powstania tego ruchu ludowego i o tym powinniśmy pamiętać. I z tego miejsca, bo jest i młodzież tutaj, i bardzo ważne to jest, że młodzież uczestniczy w tego typu uroczystościach, przedsięwzięcia, bo ma możliwość poznać tą naszą lokalną historię. Dzisiaj wystawa, którą przygotował pan doktor Skrzypczak. Myślę, że dla nas, w większości ludzi mających 50 i więcej lat, większość z tych eksponatów jest znane, bo mieliśmy kilka uwag i zdań, jak jako młodzi ludzie, ja mieszkałem na wsi, mieszkam dalej na wsi, tego się nie wstydzę, bo moje korzenie były i są wiejskie, chłopskie, a więc z tych różnych urządzeń żeśmy korzystali, a więc trzeba było umieć robić masło w tej maśnicy, czy w tym prasowaczce sera, czy innych elementów pieczenia chleba, a więc te rzeczy są nam znane. Młodzież ma okazję zobaczyć, jak ich przodkowie, ojcowie, dziadkowie funkcjonowali w latach nie tylko Franciszka Kępy, ale w latach powojennych. To była rzeczywistość polska. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom, prelegentom, którzy wczoraj nas wprowadzili w ten czas niezwykle ważny i tą wiedzę bardzo rozszerzyli na temat ruchu ludowego i tych wszystkich osób, które ten ruch tworzyły. I dzisiaj, panie dyrektorze, panie doktorze, chciałem podziękować, bo pan jest takim inicjatorem wielu tych ważnych przedsięwzięć, jak tu siedzący również pan Włodzimierz. Próbujecie upamiętniać te osoby, te postacie i te wydarzenia. Zyskujecie w nas sojuszników, bo uważamy, że tak trzeba, że o tą naszą tożsamość musimy zabiegać sami, musimy ją pokazywać, musimy pokazywać nasze korzenie, bo tylko w ten sposób możemy budować naszą przyszłość, znając naszą przeszłość, naszą historię, tą zwłaszcza lokalną, z której żeśmy wyrośli. Wszystkim Państwu za udział, za i dyskusje, które były, i tą aktywność serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj również władzom gminy
Patent Narodowa, że taki wysiłek również bardzo wielki podnieśli, ale uważam, że warto, bo to, co uczynili ci ludzie dla tej wspólnoty padeckiej, naszej powiatowej, to jest rzecz niebanalna, wielka, a my jesteśmy winni tą pamięć historyczną, pamięć o tych ludziach i wydarzeniach zachować. Dziękuję bardzo i życzę dzisiaj tego dnia bardzo aktywnego, które naprawdę nas bardzo wszystkich wzbogaci o tą naszą lokalną historię. Dziękuję.